I witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Rata, jestem trenerem personalnym z wieloletnim stażem, szkoleniowcem, jak również czynnym sportowcem. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o jednym z najpopularniejszych ćwiczeń, jakie możemy wykonywać na siłowni. Będziemy mówili dzisiaj o martwym ciągu. Podstawowe ćwiczenie w trójboju siłowym. Bardzo wiele mięśni w trakcie wykonywania go jesteśmy w stanie zaangażować, rozbudować, powzmacniać. Praktycznie można powiedzieć, że to jest najlepsze ćwiczenie, jeśli chodzi ogólnie o całą tylną taśmę mięśniową. Ale dzisiaj bardziej porozmawiamy sobie nie o funkcjach anatomicznych, nie o tym, jakie mięśnie są w trakcie zaangażowane w wykonywanie, tylko o tym, jakie mamy rodzaje martwego ciągu. Jest jedno niby martwy ciąg, jeden zwykły, ale pod względem różnych rodzajów mamy troszeczkę inną zaangażowanie mięśni, inne troszeczkę czynniki stabilizacyjne wchodzą do gry. Musimy mieć albo troszeczkę większą, albo troszeczkę mniejszą mobilność, w zależności tego, jakiej długości mamy kończyny, jak po prostu się urodziliśmy, jaką mamy genetykę. Tak powinniśmy wykonywać martwy ciąg i dostosować go odpowiednio właśnie do tej długości naszych kończyn, żeby po prostu progresować, żeby wykonywać to skutecznie, żeby przede wszystkim nie mieć bólu pleców, bólu w odcinku lędźwiowym, w dolnym odcinku lędźwiowym, żeby nie było kompresacji na odcinek lędźwiowy, która bardzo często występuje właśnie w przypadku martwego ciągu, w przypadku źle wykonywanego oczywiście martwego ciągu, bez kontroli motorycznej, bez odpowiedniej techniki, aczkolwiek w tym materiale po prostu nie będziemy się skupiali na temat właśnie samej techniki czy kontroli motorycznej, bo już wcześniej nagrywałem materiały na podobny temat. Nie będziemy pomawiali mięśni głębokich, powiedzmy, że to już wszystko jest jakby ta cała podstawa za nami. My po prostu znajdziemy sobie te około 5 tych rodzajów martwego ciągu podstawowych, które możemy wykonywać. W planie treningowym bardzo fajnie możemy na przykład sobie rotować nimi, że za każdym razem inny rodzaj tego martwego ciągu możemy sobie wykonywać. Nie jest powiedziane, że musimy cały czas jeden rodzaj robić cały czas. W zależności od tego, jakie mamy gdzieś tam cele treningowe. Oczywiście, jeśli będziemy się skupiać na jednym rodzaju martwego ciągu i będziemy chcieli się rozwijać bardziej siłowo, no to będziemy mieli lepszy efekt niż w momencie, w którym za każdym razem będziemy rozbijać to na poszczególne rodzaje. Z tym, że troszeczkę mniej holistyczny rozwój wtedy będzie naszego ciała. Czyli jak w większości rzeczy mamy tutaj swoje plusy i minusy. Ja raczej współpracując ze swoimi podopiecznymi, raczej daję im, można powiedzieć, za każdym razem inny rodzaj martwego ciągu, żeby troszeczkę inaczej włączać te mięśnie, żeby troszeczkę inaczej je zaangażować, żeby po prostu nie przyzwyczajać ich do danego jednego, akurat tego specyficznego ruchu, tylko żeby troszeczkę inaczej ich bodźcować. Pierwszy martwy ciąg to oczywiście jest martwy ciąg, który jest martwym ciągiem klasycznym, czyli najbardziej podstawowy, w którym mamy nogi wąsko, w którym wykonujemy ruch z martwego punktu, czyli praktycznie z ziemi, podnosimy, następuje lockout, ściągnięcie łopatek, napięcie mięśni głębokich, podciągnięcie miednicy i odkładanie. Najbardziej podstawowa wersja wykonywana w trójboju siłowym, wykonywana na siłowni, angażuje bardzo mocno, można powiedzieć, fajnie i tylnią, i przednią taśmę mięśniową. Zdecydowanie bardziej ta wersja jest na prostowni grzbietu, ponieważ on wykonuje tutaj główną pracę. Na pewno też tutaj już potrzeba dość zaawansowanej mobilności, zaawansowanej techniki. Martwy ciąg jest bardzo ciężki pod względem nauczenia tego na samych początku dla osób, czy które gdzieś tam wdrażają się dopiero w siłownię, to na pewno będą miały bardzo duże problemy z wykonywaniem poprawnie, technicznie tego ćwiczenia. Więc to na pewno dla osób albo średnio zaawansowanych, albo zaawansowanych. I na pewno też raczej bym nie zaczynał nauki od tego rodzaju martwego ciągu, ponieważ no, może być, że on już jest takim efektem finalnym tej całej naszej pracy. Dobrze. Następnym martwym ciągiem to będzie teraz, tak jakby wychodząc troszeczkę do łatwiejszego martwego ciągu, będzie to martwy ciąg rumuński. Taka jest nazwa tego martwego ciągu. Martwy ciąg, który zaczynamy od góry,
i po prostu obniżamy martwy ciąg, który zaczynamy od góry i obniżamy się do dołu. Czyli znajdujemy punkt ciała, który nas limituje. To na tyle, ile pozwala nam nasza mobilność naszego ciała. Do tego punktu dochodzimy i wracamy z powrotem. Jest to świetne pod względem, po pierwsze, rozciągnięcia grupy tylniej kulszowo-goleniowej. Dwa, podczas nauki ogólnie kontroli motorycznej ruchu, bo mamy dużo krótszy ruch, tylko tyle do wykonania, niż tak jak w przypadku na przykład klasycznego martwego ciągu, którego musimy podnieść do góry, zapauzować i jeszcze odłożyć, czyli tak jakby tutaj jest tylko no, 30% tylko ruchu tak naprawdę, kiedy musimy to nauczyć. Mamy troszeczkę mniej elementów, o których musimy pamiętać, więc łatwiej jest gdzieś na samym początku oczywiście je przyswoić. No i też na zdecydowanie na pewno czucie mięśniowe będzie dużo lepiej, bo jest to dużo bardziej ćwiczenie gdzieś tam poniekąd izolowane i łatwiej jest poczuć tą właśnie dwugłowę uda, grupę całą tych mięśni kulszowo-goleniowych zdecydowanie. Tutaj możemy wykonywać albo sztangą, albo na przykład ketlami, albo hantlami. To fajnie, że nie musimy typowo właśnie sztangą też wykonywać. Nogi powinny być lekko ugięte, żeby po prostu nigdy nie zablokowane. Zablokowane nogi i kolana są błędem. Tutaj przy okazji też błędów treningowych, bo czasami są wykonywane na przeproście kolan, one zawsze muszą być minimalnie ugięte. Świetne ćwiczenie, jeśli chodzi o naukę wzorców ruchowych i poprawienie mobilności, albo nadobicie i czucie mięśniowe, więc naprawdę i dla osób początkujących i zaawansowanych świetne ćwiczenie. Troszeczkę bardziej aktywizuje tylnią część, bardziej jest jednak mimo wszystko przez kobiety stosowane, ponieważ jeszcze mocno angażuje pośladki, mocno rozwija właśnie te kulszowo-goleniowe, a w mniejszym stopniu prostowniki. Kolejne ćwiczenie, znowu bardziej zaawansowana forma, będzie to martwy ciąg w wersji sumo, czyli technicznie wygląda bardzo podobnie w momencie, w którym wykonujemy klasyczny martwy ciąg, czyli wykonujemy go z punktu, z martwego pola, podnosimy do góry, z tym, że tym razem rozkładamy nogi jak najszerzej jesteśmy w stanie, czyli wracamy kolana na zewnątrz, przez to aktywizujemy dodatkowo jeszcze mięśnie przywodzicieli, odwodzicieli, które pośrodkowo jest mocno zaangażowany. Czyli mamy dodatkową inną angażację większej grupy mięśniowej. Prostownik w tym momencie jest odciążony bardzo mocno. Dźwignia mięśniowa jest dużo krótsza, czyli jesteśmy dużo silniejsi w tej wersji. Więc to jest na pewno gdzieś tam do dźwigania najlepsza, najłatwiejsza pozycja do wydźwignięcia. Więc dlatego ciężarowcy bardzo często dostosują, bo po prostu jest gdzieś tam najprościej dzięki temu wykonywać to. Zdecydowanie tutaj też dla osób, które są bardzo wysokie, które mają gdzieś długie te kończyny, dużo łatwiej jest wykonywać to, ponieważ ten ruch na samym tym obciążonych tego dolnego odcinka lędźwiowego jest bardzo krótki. Więc tutaj zdecydowanie dla osób bardzo wysokich polecam, żeby po prostu nie było tej bolesności mięśniowej. No i na pewno jak chcemy bardzo mocno z ciężarowo pójść do góry, a minusami są, no to już trzeba mieć bardzo dużą technikę, bardzo mobilność dużą w biodrach trzeba mieć, trzeba na tym raczej mało kto ma od razu tak, żeby podejść i zacząć robić, szczególnie mężczyźni, więc tu jest bardzo dużo takiej pracy nad ciałem, ale bardziej, że taka mobilność, rozciąganie, aktywizacja stawu biodrowego. U kobiet troszeczkę łatwiej to się wykonuje, aczkolwiek przez to, że to jest na tyle gdzieś tam ruch łatwy do wykonania, można pójść dużym ciężarem do góry. Kobiety nie do końca lubią mieć duży ciężar, ponieważ wtedy bardziej hipertroficzne odpowiedzi możemy mieć, więc też nie do końca z kobietami to jest też, bo niektóre panie po prostu nie chcą rozbudować swoich sylwetek, a tutaj bardzo łatwo rozbudować, bo tak jak mówię, duży ciężar jest, więc to są kolejne plusy i minusy. Możemy też dostosować taką wersję, to jest już jako, czy jako osobne ćwiczenie, czy nawet nie do końca, tak zwane semi-sumo, to jest takie rozłożenie nóg, że tak pomiędzy klasycznym, a wersją sumo. Czyli pomiędzy jednym a drugim na tyle, na ile pozwala nam ta mobilność.
tylko że nie rotujemy kolan do wewnątrz, a rotujemy je na zewnątrz. Stajemy sobie troszeczkę szerzej, bardziej jak do przysiadu i z tego wykonujemy martwy ciąg. To jest na przykład dla mnie osobiście moja ulubiona wersja martwego ciągu. Tak wykonywałem martwy ciąg i tak nad nim pracowałem. Po prostu czułem się w tej pozycji najbardziej komfortowo. W klasycznym martwym ciągu czułem odcinek lędźwiowy wersji sumo. Nie czułem się stabilnie, nie czułem tej stabilizacji wersji semi-sumo. Bardzo świetnie, na tyle, na ile mogłem rozłożyć kolana w rotacji zewnętrznej, na tyle to robiłem, więc polecam najbardziej z tych wszystkich wersji tą wersję dla osób wysokich. Ja jestem bardzo wysoki, mam ponad 1,90 m wzrostu, albo rumuński martwy ciąg, tak ze swojego doświadczenia najbardziej polecam. I tutaj tak samo, tu mam fajną pracę, mamy nad tylnią taśmą, mamy pracę nad pośladkami, nad przywodzicielami, nad odwodzicielami wersji z semi-sumo, tylko oczywiście troszeczkę mniej niż prostownik niż w przypadku klasycznego, mniej pośladki, odwodziciel, przywodziciel niż w przypadku martwego ciągu, ale jakby z każdego świata troszeczkę sobie czerpiemy i ciężar też troszeczkę większy jest zawsze niż w przypadku martwego ciągu klasycznego. Bo mamy więcej mięśni, które nam po prostu pomagają to dźwignąć tym ruchem. I to jest to. Na pewno jeszcze jedna wersja martwego ciągu, która się nazywa rack pull, czyli martwy ciąg, który wykonujemy sobie z podestu. I tutaj już mamy, można powiedzieć, że izolację prostownika grzbietu. Tutaj ciężar jest dużo, dużo, dużo większy, jest o wiele, wiele procent większy niż w przypadku klasycznego martwego ciągu. W zależności jak ustawimy sobie ten kąt, możemy bardzo wysoki kąt ustawić, to również możemy tutaj w świetny sposób popracować sobie nie nad samym, może nawet samą tylnią taśmą mięśniową, ale to jest świetne ćwiczenie, jeśli mówimy o uchwycie. Bo większość osób ma w pewnym momencie, dochodzi do tak zwanego limitu, czyli nie jest w stanie wykonać poprawnie technicznie martwego ciągu, dlatego że zaczyna wypuszczać dłonie i chwyt zaczyna wypuszczać. Przedramię zaczynają puszczać. W momencie, w którym plecy są silne, ale te przedramiona nam wypuszczają, ludzie zaczynają wytrenować, nie wiem, ćwiczenia izolowane na przedramiona, chodzić z ciężarami. Wystarczy dodatkowo dołożyć po prostu rack pulsy i w momencie, w którym na rack pulsa jesteśmy w stanie dołożyć 30, nawet 40% dodatkowego obciążenia i przez to sobie wzmocnić ten chwyt, później przechodząc na martwy ciąg, będziemy mieli ten chwyt dużo mocniejszy, więc warto wykonywać to pod tym względem, warto wykonywać to, żeby tak jakby nasz układ nerwowy przyzwyczaić do takiego dużego obciążenia, warto to wykonać, żeby poprawny lockout sobie potrenować, bardzo mocno mięśnie czworooboczne tutaj są zaangażowane również, które ich praca odpowiada za trzymanie w tej pozycji, czyli te kaptury popularne, czyli nie trzeba wykonywać ćwiczenia z handlami, które jest błędne, wystarczy wykonywać rack pulsy, no i świetnie jest zaangażowany prostownik grzbietu, aczkolwiek to już praktycznie dół ciała jest w stopniu marginalnym zaangażowany, więc to ćwiczenie w jednym z materiałów o plecach mówiłem, że to bym dołożył typowo do treningu pleców. Można powiedzieć, że to jest nawet izolacja pod tym względem. Bardzo dziękuję za uwagę.